Dobra, zaczynamy tu i startujemy od witam Was. Ja jestem Marcin, a Wy jesteście na kanale Wędkarstwo, kiedyś się uda. Witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Jako, że pomału zrobiło się chłodno, pomału temperatura spada, noce coraz zimniejsze, dni coraz zimniejsze, więc postanowiłem wyskoczyć, spróbować łowić szczupaka. Byłem już dwa razy na tym jeziorze i na innym. Dwa małe pistolety, więc nie było nic wielkiego, nie pokazywałem Wam, a dzisiaj pogoda jest taka odpowiednia, słońca nie ma, zimno, troszkę deszcz pada, ciśnienie takie dosyć niskie, ale i niewysokie, więc jest dobra prognoza na dzisiejszy połów. Głównie będę łowił kanibalami, dziesiątkami, igłówki od 8 do 3 gram w zależności od głębokości, ale to Wam opowiem w trakcie. No i tutaj jezioro dosyć takie specyficzne, no specyficzne nie, bo tu nie ma praktycznie trzciny. Jest goła tafla wody, jedynie gdzieś tam w jednym miejscu lilie na głębokości pół metra, więc gdzie szukać tego szczupaka na takiej wodzie? Tego się dowiecie w dzisiejszym filmie. Dobra, zaczynamy tu i startujemy od dziesiątki policjanta, główka 5-gramowa. A zaraz Wam wytłumaczę czemu tak. Wchodzimy, tu jak widzicie duża część płytka, dlatego szkoda tutaj z brzegu rzucać, bo zobaczcie jak daleko można wejść. Tym sposobem można dalej dorzucić. Główka 5-gramowa, policjant, z tego względu, że muszę jak najdalej dorzucić tu do tych spadów, co tam dalej są. Tu jest taka sytuacja, że tutaj bardzo mało białorybu jest i ten szczupak tutaj żywi się głównie okoniami, takimi małymi, a te małe okonie stoją właśnie tam głęboko na spadach. No tak samo za nimi tam poluje cały czas. Tutaj macie wypłycenie, tu jest wypłycenie, kiedyś już mówiłem, bo tu na okoniach byłem, a tam się robi bardzo głęboko i tutaj właśnie na tych spadach stoją te okonie i ten szczupak właśnie żywi się tymi okoniami. No skoro wyjadł już cały białoryb i tak dalej, no to musi się żywić czymś innym, nie? Mamy tu bardzo czystą wodę, praktycznie na metr, półtorej, dwa widać co jest na dnie. Jedna z czystszych wód u nas w okolicy, więc fajnie się łowi, tą przynętę też ładnie widać w wodzie i fajnie się prezentuje dla tych właśnie szczupaków tutaj. Jest dużo roślinności takiej przy dnie, więc on w każdej chwili może z każdego miejsca nam tu wyskoczyć z takiej łąki podwodnej i zaatakować przynętę. Się właśnie zastanawiałem, czy tygrysa używać, czy policjanta, nie? Ale zdecydowałem się na policjanta na razie. Chociaż nie wiem, czy tu tygrys nie będzie lepszy, bo to są bardziej kolory pod okonia podchodzące. A że on tu żeruje na okoniach, to... No ale zobaczymy, kawałek przejdziemy. Będziemy patrzeć, co się wydarzy. Tak tu fajnie to jezioro jest z tego względu, że trzciny praktycznie mamy tylko tu. Taki jeden kawałek, to tam powiedzmy, że są to trzciny. I teraz na normalnych jeziorach, no wiadomo, trzciny są, jakieś spady, więc ten szczupak, jak drobnica jeszcze jest na brzegu, no to siedzi w trzcinach, ciężko go tam wyciągnąć i tak dalej. A tak samo tutaj, gdzie szukać tego szczupaka? No jedynie gdzie, to tak jak mówiłem, oj, pięknie. To tak jak mówiłem, nawiązując do tych, też jak ktoś nie zna jeziora, to tak ciężko podejść, bo przyjdzie, powie, a drobnica przy brzegu, fifu, fifu. No tak naprawdę tutaj jest białoryb, ale mało go jest.
sensie tam białoryb, no płotki, czy tam jakiegoś leszcza, czy nie ma uklei chyba, jest chyba krasnopióra, ale niedużo. Czym się może żywić szczupak? Tak jak wcześniej powiedziałem, okoniami. I on właśnie siedzi przy tych okoniach tam na środku, znaczy w zależności gdzie ten okoń się znajduje, bo są momenty, że całkiem z rana jak jest ciepło, to ten okoń jest bliżej brzegu, na tym pierwszym spadzie, co tu tak jest, a są momenty, że ten okoń schodzi bardzo głęboko, nawet tam na 5-6 metrów. No i ten szczupak jest. A, był. Był strzał. No niestety. Nie był to chyba duży, ale hita miałem. Zaraz zobaczymy na gumie. Przerwał mi myśl moją. Ja tutaj się produkowałem jak Einstein. No nie, chyba zielsko jest. Chyba jednak się spaliłem. Nie wiem, tu mam dziabnięcie na ogonie, ale czy to był szczupak? Albo zielsko? No ciężko mi teraz powiedzieć. No dobra, w każdym bądź razie nic nie ma. I ten szczupak z tym okoniem przesuwa się razem na te dny, na te spady na dnie i siedzi tam na tych 4-5 metrach. Bo tu dużego okonia nie ma, znaczy jest, no może kilka, ale to ciężko złowić. Ale najwięcej jest właśnie małego okonia. Miałem nieraz sytuację, że ostatnio tu łowiłem na drobszo, to konia zaczepiłem i uderzył szczupak od razu. Więc akurat w tym jeziorze szukałbym tam, gdzie jest okoń w danym momencie, nie? Oczywiście tego nie sprawdzimy, gdzie on jest, bez rzucania i złowienia. No ja tu chodziłem, to tak mniej więcej mam rozeznanie. No, nawet jakiś wędkarz przyjechał. Nie znacie jeziora. Starczy poobserwować gościa. Gdzie chodzi, gdzie rzuca. A mniej więcej będziecie mieli obraz, gdzie można rzucać. Na razie jeszcze potrzymam tego policjanta z tą główką piątką. A im dalej tam przejdę, to zaraz zmienię na ósemkę. I tygryska założę, bo tam jest już 6 metrów. To muszę do dna spuszczać. Jako że głęboko, główka ósemka, kanibal, jedziemy. Trzeba daleko rzucić. I żeby szybko w miarę spadł. Zobaczymy z tą ósemką, później będziemy myśleć. Siedzi ładnie, ale piękny. No, 60 będzie. No, 60 będzie. Zobaczymy. Będzie 60 jak nic. O, gdzieś 60 jest. O, siedzi. Siedzi. Pięknie uderzył. Więc jak 60 to nie ma. O, nie wiem, czy 50 ma. Dobra, wypuszczamy gościa. Może coś większego będzie. Może będzie coś większego. Ładny. Fajczek. O, już zobacz, wyrywny. Czyli tygryska polubiłeś, tak? Jest tu, jak ładnie stoi, patrzcie. O,
Weźmie jeszcze raz. Nie, poszedł. No to co, mamy pierwszego. 55 na oko, pierwsze z drzwi. 50-55, nie mam miary. Bo miałem taką stalową, niestety mi zardzewiała, ale kto by się spodziewał, co nie? No dobra, lecimy dalej. Widzę, że kolejny spas szczupaka był. Więc taka pogoda, mi się wydaje, dzisiaj jest ok. I tak jak mówiłem, z głębokiego, praktycznie przy tym końcowym spadzie mi zaatakował. Czyli chociaż raz miałem rację, ale dobra, lecimy dalej, póki jeszcze nie ma deszczu. No to co, już jestem zadowolony. Presja zeszła. Już człowiek nie będzie miał takiej presji, że nie bierze, nie bierze. Już teraz sobie na spokojnie łowi. I tak jak mówiłem, fajnie ze spadu wziął, ale tego tu już końcowego spadu. Bo tam jest taki duży spad, który jest taki mniejszy i się ta roślinność zaczyna, nie? I właśnie widocznie on na tym spadzie, gdzie ta roślinność. Ale ładnie, ładnie, a tak 55, jak na PZW, to nie ma co narzekać. Jeszcze mam tą jedną przynętę. Później może wam pokażę takiego węgorza, co kupiłem. Rear Ill to się nazywa. Taki ma falisty ogon, fajnie tak płynie w wodzie. Elegancko to wygląda. Coś taka tańsza podróba burbota. Bo burbot jednak kosztuje 50 zł. Mówię, tak, kupię, zerwię i będzie płacz. Ogonek mają podobny, tylko że kolor niestety taki bardzo neutralny. Nie żadne tygryski, właśnie nic takiego, tylko taki ciemniejszy. Bo nie było tego, co chciałem. Więc wziąłem to, co było, no tak na spróbowanie. Tak, żeby chociaż coś było. Więc na innych wodach popróbuję. A tutaj póki tygrysek się sprawdza, to pozostawię tygryska. Guma kanibalek, taka pozłacana. I wchodzimy. Tu mamy już bardzo krótko, więc musimy delikatnie, cichutko wejść. Żeby nie spłoszyć stojących pajków. Tu mi się wydaje, że idziemy bardzo głęboko. Jest bardzo płytko, dlatego główka 3-gramowa. I praktycznie od razu będziemy zwijać, bo tu nawet nie będzie nam to opadało. Jestem ciekawy, czy na takiej płciźnie siedzi szczupak, bo tu oczywiście jest roślinność, jak widzicie. Albo i nie wiem, czy widać, ale tu właśnie jest roślinność, ale też płcizna straszna, nie? Jeszcze ze dwa razy rzucimy tutaj już końcóweczka. I trzeba się zmywać. Pogoda iście pajkowa, ale lepiej by było z pontonu, a nie tak stanie w tej wodzie. No ale zawsze coś, no. Już nie na zero. Pomału się widzę, te pajki zaczynają ruszać. Pomału będą wychodzić z tych trzcin. Pomału będzie można zacząć polować na tego metra wreszcie. Kończymy. Pomału deszcz zaczyna padać, więc tak jak mówiłem, 12. Prognoza się sprawdziła. Przebieram się i znikam. Co było, widzieliście. Ja, jako nie za dobry spinningowiec, nie mam co narzekać. Jeden był, jedno tam chyba branie na początku, tam w liliach było. No nie wiem, czy to było zielsko, czy jakiś ten. Oj, zaczyna mocno padać, więc jak się podobało, zostaw subskrypcję, zostaw łapeczkę, zostaw komentarz. No i co, widzimy się w następnym filmie. A myślę, że już teraz to będzie sam spinning, może jeszcze raz na karpie. Ale to jeszcze zobaczę w sumie, jak będzie z pogodą, bo jak jest zimno, to widzę, że te karpie nie bardzo reagują. Ostatnio byliśmy u Antoniego na odbrania, ale było wysokie ciśnienie i mała temperatura, za duża różnica i ten karp niestety nie pobierał przynęty. Tak więc do zobaczenia w następnym filmie.